80 dni dookoła świata. Część piąta. Po podjęciu decyzji o uratowaniu księżniczki Mary, przed niefortunnym jej losem zdecydował pan Fogg, Sir Francis, jeździec na słoniach Jastan, Passepartout i Kioni. Ukrywali się teraz w gęstym lesie Indii, czekając na okazję do ataku. Panie Fogg, jest pan szlachetnym człowiekiem, ale próba ocalenia tej indyjskiej księżniczki może sprawić, że przegrasz swój zakład podróży dookoła świata w 80 dni. Oui, monsieur. Ukrywamy się tu od wielu godzin. Mamy już opóźnienie z powodu niekompletnych torów kolejowych pociągu do Allahabadu. Musimy złapać pociąg do Kalkuty ze stacji Allahabad. Rozumiem sytuację, Passepartout. Ale zyskałem 2 dni i mam ten czas do stracenia. No i nie mogę zostawić Miry tyle. Mówiąc to, pan Fogg wyczołgał się z buszu i ukrył za innym, by przyjrzeć się bliżej. Dlaczego się nie ruszają? Serzi, czekają na kolejny większy powóz, który zabierze księżniczkę. Musi być zamknięty, żeby nikt nie dowiedział się, że jest w środku. Och, co za podchłodni ludzie. Spełniają tylko swój obowiązek wobec króla Passepartout. Gdybyśmy tylko mogli przechwycić ją w drodze, to znaczy gdybyśmy mogli znaleźć sposób, aby zatrzymać ich w połowie drogi. To są tylko żołnierze, panie Fogg. Nie możemy ich atakować ani nawet się przed nimi bronić. Mam nadzieję, że Sergi nie myśli o wrzuceniu mnie tam. Tylko wyglądam na silnego. Kto powiedział, że wyglądasz na silnego, Wi? Nie teraz, panowie. Potrzebujemy planu. Czekaj, Passepartout ma rację. Jazdan nie wygląda na wystarczająco silnego. Ale Passepartout... Tak. O! Fogg i jego zespół opracowali swój plan. Co to za dźwięk? Pójdę sprawdzić. Cicho się modląc, szykowali się do ratowania księżniczki. Co się stało? Nie było cię dość długo. Wszystko w porządku? Oui. Tak. Sergi? Ukuł cię tam jakiś trujący bluszcz? Wygląda na to, że się zgubiłeś. Czy zabieramy księżniczkę? Czekamy na powóz, pamiętasz? Tak, oczywiście. Tak sobie myślałem, że w lesie muszą być bandyci i zwierzęta, prawda? Zaniosę księżniczkę do innego wielkiego powozu zamiast czekać na nią tutaj. Tu nie jest ona bezpieczna. Strażnicy zastanowili się i zgodzili. Żaden z nich nie podejrzewał Passepartout, ponieważ nikt sobie nawet nie wyobrażał, że nieznajomy przebierze się za strażnika i zbliży się do nich. Po przejściu pewnej odległości, niosąc księżniczkę Mary, Passepartout zaczął się męczyć. Dlaczego nie pojedziecie przodem i nie przywieziecie go wcześniej? Nie staje się ani trochę młodszy. Strażnicy zgodzili się. Pojechali przodem. A gdy tylko to zrobili, Passepartout, który stał tam niosąc Mary, szybko odwrócił się i pobiegł w przeciwnym kierunku. Niedługo potem wszyscy 4 mężczyźni i księżniczka Mary byli już na Kioni, gotowi wyruszyć w podróż. Moja droga, Kioni, musisz teraz biec. Potężny słoń zgrabnie kłusował przed siebie i w ciągu kilku sekund zniknął z pola widzenia. Kioni, jakby zdając sobie sprawę z pilności, dokończyła podróż do Allahabadu bez zatrzymywania się. 2 dni zdobyte przez pana Fogga z pewnością zostały stracone. Ale nadal był szczęśliwy, że uratował księżniczkę. Księżniczka Mera, która wciąż była nieprzytomna, została umieszczona w swojej kabinie w pociągu. Chociaż zabrano ją z jej miasta, była bezpieczna.
Pan Fogg polubił Kioni. Sir Francis i Passepartout byli szczęśliwi, widząc, że mężczyzna o tak zimnym wyglądzie obejmuje zwierzę z taką miłością. Kioni zasługuje na dobrego człowieka, który by się nią zaopiekował. Jazda. Przyjmiesz ode mnie Kioni jako prezent? Zgodzisz się? Sergi, dałeś mi najlepszy prezent. Zaopiekuję się Kioni jak księżniczką, którą jest. Och, piękna bestio. Będę za tobą tęsknić. Passepartout nigdy nie doświadczył miłości do zwierzęcia, ale nie bał się, kiedy został podniesiony przez Kioni do uścisku. Pomachali na pożegnanie Jazdanowi i Kioni, po czym wsiedli do pociągu do Kalkuty. Drogę na kolejną przygodę, Musie! Ale kolejna przygoda już się rozpoczęła, bo księżniczka Mera właśnie się obudziła. Co? Gdzie ja jest? Gdzie mnie zabierają ci nieszczęśni żołnierze? Kim jesteś? I co ja tutaj robię? Pan Fogg chciał się odezwać, ale głos go zawiódł. Był pod wrażeniem księżniczki Mery. Jaki to język? Księżniczko, musisz się uspokoić. Uratowaliśmy cię przed bandytami. Chcieli cię zabrać z powrotem do lochów. Bandyci? O, czekaj. Tak, byłam w lesie. Uratowałeś mnie? Sir Francis i Passepartout wyjaśnili wszystko księżniczce Merze. O, tak mi przykro. Jesteś moim wybawicielem. Mira. To znaczy, księżniczko, muszę cię przeprosić. Zasługujesz na coś lepszego niż bycie wsadzoną do powozu, gdy jesteś nieprzytomna. Całkowicie rozumiem twoją irytację, ale pomyśleliśmy, że najbezpieczniej będzie zabrać cię z tego miasta, a potem pozwolić ci decydować o swojej drodze. Szkoda, że musiałam zostać uratowana i zebrana z własnego miasta. Ale może los sprawia, że ludzie nie są gotowi spojrzeć na tę sytuację moimi oczyma. Chcę się uczyć, ale księżniczce nie wolno. O, czekajcie, mój brat Gigi mieszka w Hongkongu. Może mi pomoże? Ale jak się tam dostanę? Masz szczęście, mademoiselle. Z Kalkuty jedziemy do Hongkongu. O, jestem bardzo wdzięczna, panie... Tu pas... Fogg. Phileas Fogg. Panie Fogg. Teraz, skoro już wszyscy sobie podziękowaliśmy i przeprosiliśmy, powinniśmy kupić księżniczce jakieś porządne ciuchy. Niedługo dojedziemy do Kalkuty. Kalkuta była naprawdę piękna. Zabierz swoją torbę. Podróż pana Fogga dookoła świata napotkała na razie tylko jedną przeszkodę. I ta przeszkoda była najpiękniejszą rzeczą, jaka kiedykolwiek przydarzyła się panu Foggowi. Ale były też inne kłopoty podczas wyprawy pana Fogga, które nie były już atrakcyjne. Kim jest ta kobieta obok niego? Wspólnikiem? Inspektor Fix został złapany w Bombaju w przebraniu kobiety. Wściekły tłum wezwał policję. Gdy pan Fogg był w lesie, ratując księżniczkę Mary, pan Fix próbował się ratować. Ale ja też jestem policjantem. Po wielu prośbach pozwolono panu Fixowi zadzwonić do Londynu. Ty, co? Aresztowany. Ach, litości. Sire, miałem go. Ale tutejszy tłum był tak wściekły i nakaz, zgubiłem go. Zgubiłeś? Ja nie mam go przy sobie. On musi być gdzieś na ulicach Bombaju. Ale to nie ma znaczenia, prawda? Możesz po prostu załatwić kolejny nakaz. Myślisz, że to takie proste? Nakaz zatrzymania kogokolwiek wymaga mocnego dowodu. Masz tylko przypuszczenie, że jest złodziejem. Ha! Potrzebuję kilku dni. Śledź go. Postaram się jak najszybciej załatwić nakaz. Tak, tak. Poza tym straciłem w tym chaosie identyfikator. Czy możesz powiedzieć tym panom, żeby mnie puścili? Oh.
I tak właśnie panu Fixowi udało się wyjść z więzienia. Wsiadł do pociągu do Kalkuty. W milczeniu obserwował pana Foga. Dorwę cię, Fog! Ale najpierw muszę się skoncentrować na moim prawdziwym celu. A, je suis entré directement dans une flaque d'eau. Co to było? Pardon, mademoiselle. Chodziło mi o to, że wszedłem prosto w kałużę. Nie w kałużę, mój drogi przyjacielu, tylko w pułapkę.